Jeśli ilość wody zmniejszy się w twoim ciele o 1%, poczujesz tylko pragnienie, ale jeśli się zmniejszy o 10%, niestety umrzesz. A wiedziałeś o tym, że bez wody, znaczy no bez jedzenia możesz przetrwać miesiąc, około miesiąc czasu, ale bez wody tylko tydzień. Także pamiętajcie, żeby się nawadniać, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Witam was w kolejnym odcinku, ja jestem Kolis, a to jest kolejny odcinek serii MPG. Oczywiście zaczynamy przy BMC, tutaj przy blokowisku jeszcze, no bo tak jak dobrze wiecie, nocuję u koleżki, ale niedługo się to zmieni. Mamy pewien problem, zresztą może widzieliście już po tytule. Do tego powrócimy, ale aktualnie, słuchajcie, pierwsze co bym chciał zrobić, bo już mi piszecie w komentarzach, już ja mówię, oj, muszę to w końcu zrobić, jedziemy do fryzjera, muszę obciąć tą fryzurę. Troszkę będzie mi szkoda, ale może kiedyś jeszcze taką zahoduję, kto wie, może jeszcze zahodujemy jakieś takie włosy. Ale słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, zostało naprawdę bardzo malutko do 70 tysięcy, więc bardzo bym was o to prosił, żebyście mi zostawili, będę wdzięczny, no bo już mało zostało, także mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wbić te 70 tysięcy, będę kurczę, no będę szczęśliwy wtedy, będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że również wesoły jest dla was dzisiejszy dzień. Bo dzisiaj, słuchajcie, jest czwarteczek, czyli jutro mamy piątek i weekend, można powiedzieć. Za tydzień już święta w niedzielę, więc słuchajcie, tydzień szybko zleciał, a pewnie wam się dłużył troszkę, ale już tylko jutro do szkoły i koniec. A być może ktoś do pracy, więc też weekend niedługo będzie, bo niektórzy z was może i pracują też w soboty, ale spokojna baśka, zawsze przyjdzie niedziela, można odpocząć. No niestety, trzeba pracować, tak to jest, trzeba chodzić do szkoły, po to się chodzi do szkoły, żeby później można było pracować, no bo trzeba się nauczyć pewnych rzeczy, trzeba matematykę potrafić, polski potrafić, słuchajcie, dużo, dużo rzeczy trzeba umieć. Przede wszystkim trzeba umieć pisać i czytać, także tego musicie się nauczyć. Dobra, słuchajcie, ja jadę do fryzjera, no tutaj za niedaleko jest fryzjer, no bo tak szukałem, wiecie, jak najbliżej, bo mi się nie chciało jeździć gdzieś daleko. Po prostu, aby mi, już tam nie będzie mi modelować jakoś tej fryzury, bo to ja sobie sam przystrzyżę, tylko bym chciał, żeby tam, kurde, te czuprynę trochę tam podciąć. Ja bym chciał takie krótkie mieć jak kiedyś, nie? Ja nie chcę już takich długich, no bo to są dla mnie deczko za długie. Dobra, skręcamy w lewo. Tutaj skręcamy w lewo. Dzisiaj to nie jest wszystko, bo dzisiaj jeszcze zresztą widzieliście po tytule, po miniaturce może nawet. O, tutaj zajeżdżamy. To tu? To tutaj chyba. Tu adres pamiętam. A gdzie tu mogę zaparkować? Ojej, no podjadę tutaj, jak coś to się przestawi najwyżej. Patrzę, że troszkę rzeczy mają na podwórku. Dobry? Zobaczcie, Skoda. Taka policyjna trochę. Skoda, fajna, motorek fajny. Jeszcze autobus mają nawet. Kurde, to im się to powodzi. Oj, rower, można się na rowerze przejechać. A co tam, ktoś mi zaszkodzi? Silnik w rowerze trzeba zapalić. O, zobaczcie jak zasuwam. Żeby w BM-kę nie przygrzmodzić, bo będzie lipa. Muszę sobie kupić taki rower. Jeśli któregoś razu przejdziemy do rowerowego jakiegoś sklepu, albo może ktoś używany jakieś rowery, mabym sobie kupił rower, bo ja lubię czasami na pole podjechać. Niekoniecznie, słuchajcie, wszędzie samochodem, no bo to kurde, gdzie to samochodem wszędzie jeździć? Trzeba troszkę się poruszać, a taki rower by mi się przydał, wiecie, bym trochę popedałował, tu trochę kości rozprostował. Inaczej, słuchajcie, człowiek już by żył, nie? No bo jak się człowiek rusza, inaczej, zdrówko by lepsze było. Ale dobra, ja tu kurde gadam na podwórko, tu może ktoś mnie podgląda, także dobra, idę i zaraz widzicie moją metamorfozę, słuchajcie. Także zaraz się widzimy. Dzień dobry, dużo się zmieniło? Nie, zobaczcie, kurde, troszkę się zmieniło. Te boki można by było jeszcze krócej, ale już ja nie będę narzekał, już w miarę dobrze, ale troszkę krócej można było boki, ale czy dobrze jest? Powinno być dobrze, powiedzcie mi widzowie, w miarę jest chyba okej, ale w ogóle jakby taka szczuplejsza twarz się zrobiła, co? Wyszczupliło mnie, kurde, z tymi włosami, no to co to, ale ile tych włosów było? Wziąłem na pamiątkę, mam tutaj w torbie, także będziemy, ale w ogóle inaczej, jeszcze okulary do kompletu i można jeździć BM-ko. No, także dobra, to wiecie co? Tak jak widzicie po tytule. Się zastanawiam teraz, co pierwsze wybrać, czy, bo jedziemy po Massey'a. Nie wiem, czy pamiętacie, widzowie, ale przecież Massey Ferguson został u mojego kolegi mechanika Ryśka, więc on nie został sprzedany, więc Massey Ferguson wraca do naszych rąk, słuchajcie, wraca do naszych rąk i będzie nam towarzyszył tak jak od początku serii. Początek serii zaczął się z Massey'em Fergusonem, to i ten taki, powiedzmy, drugi sezon, to jest dalej kontynuacja, też musi być Massey Ferguson, także ja siadam do BM-ki. I słuchajcie, może, no najpierw możliwe, że możemy pojechać na gospodarstwo, bo tam jest troszkę tematu do obgadania, także zajedziemy tu po drodze na gospodarstwo. Nie wiem, czy to w tytule było, prawdopodobnie tak.
Słuchajcie, niestety muszę to oborę wyburzyć. Jest dosyć problem. Nie wiem, czy nie będę płacił jakiś kar. Mam nadzieję, że nie. Ale jestem znów stratny pieniądze. Jestem znów stratny pieniądze. Bo po prostu nie wiem, jak to się zadziało, ale zapomniałem załatwić pozwolenie na budowę obory. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Czy mi papiery gdzieś uciekły, czy co, czy ja po prostu zapomniałem. Wydawało mi się, że ja złożyłem papiery, a jednak nie. I niestety, słuchajcie, będę musiał burzyć tą oborę, bo... No, nawet tam jakieś 14 dni chyba było na odwołanie od tej decyzji. Ale to nic, to nic niestety nie dało, także trzeba burzyć. Cholera, jak ja mogłem to przegapić, nie wiem. No ale zajeżdżamy tutaj na gospę. Maszyny stoją, bo słuchajcie, to wszystko stoi tak jak stało, bo no niestety oni nie mogą nic dalej robić. Blacha, kurde, zamówiona, wszystko zamówione. A obora niestety będzie burzona, słuchajcie. Także długo tu nie postała, zresztą wy i tak pisaliście tam, że ona za duża. Ale to nic, że za duża. No ona taka, no trochę i duża, ale no to co z tego? No to jak mi się udało taką dużo wybudować, no to by była przyszłościowo. Ale to, kurde, ja patrzę, to seria MPG, że to zawsze się tak ułoży, że to będzie trzeba coś mniejszego, no bo powiem wam tyle. Wpierdzieliłem tyle już pieniędzy w budowę tej obory, że naprawdę mało mi teraz zostanie. Mam nadzieję, że coś jakoś, naprawdę mało mi zostanie, będę, no teraz to ja wybuduję jakąś malutką pewnie. Jakoś stodołę, to nawet nie murowaną, bo będzie trzeba jakoś drewnianą deski kupić i drewnianą jakąś stodołę. Bo ja nie będę miał już pieniędzy niestety. No i co, ja kupię 60 jakieś. No i kurde, wiecie co planowałem? Kupić jakąś taką nowszą prasę. Chciałem kupić taką nowszą prasę klasa. Niestety będzie trzeba skończyć na SIP-ie, no bo pieniędzy mi nie starczy. Ale trudno, nie będę się załamywał. Nie będę się załamywał, no. Trzeba żyć dalej, no trzeba postawić co innego i tyle, no ale w przyszłości może postawimy sobie taką oborę jeszcze. Mam nadzieję, także no to będzie trzeba wyburzyć. Nie wiem, mają przyjechać chłopaki, zacząć tu już powoli jakoś, może się da radę to rozebrać. No nie wiem, przyjadą chłopaki, będą tutaj to ogarniać, będą dumać. No ale tak to jest, widzicie, no chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze, no i będzie trzeba inny w ogóle. I dom, tu akurat chyba zostaje, wiecie wam powiem, wypisaliście mi, że za duży dom, że o, bliżej się nie dało postawić drogi, ktoś tam napisał. Słuchaj, to da się przesunąć. To i tak będzie troszkę dalej, no. Ojej, ale no tak, no, będzie dobrze. Mówię, że będzie dobrze. Fundamenty się podsunie, tu podkopiem, troszkę podsuniemy tutaj, będzie dobrze. No ale obora będzie wyburzona. Będzie stała, już mam inny plan, ale nie wiem, czy mam pokazywać znowu budowę. Pewnie mam już budowy, nie będę pokazywał. A może zobaczymy, ale raczej nie. Od razu wam pokażę, jak już będzie zrobione chyba, no. Bo... Nie wiem, masakra, widzowie, meble nie przyszły, wczoraj miały przyjść i zobaczcie. Mebli nie ma, kuchnia miała być, już fachowcy mieli być. Dzisiaj dopiero ma być transport, no mam nadzieję, że w następnym odcinku już wam pokażę meble, bo... No widzicie, kibel nic, nie mogę tu mieszkać, cały czas u koleżki, już mu obiecałem, że się wyprowadzę w przeciągu kilku dni, także... No, jak nawet jak nic nie będzie, drzwi miały, zobaczcie, drzwi mieli mi przywieźć i co, i nie ma drzwi, na razie pusto, tak jak widzicie, na razie pusto, nic nie ma, dobrze, chociaż okna zamontowali, no, ale no, co z tego, jak okna zamontowali, jak drzwi są, i tu, kurde, zimno, napierdzieli mi jakieś myszy, czy czegoś, pod błazerię powchodzą, i pod parkiet, i będzie po wszystkim, a to jeszcze nie zamontowane, no, mieli zamontować te barierki i nadal leżą, no, to też, kurde, z nimi gadać, no, leżą te barierki, tu mają być. No ale trudno, dobra, co? Jedziemy po Maseja. Jedziemy po Maseja, chociaż coś dobrego się wydarzy, no. No ale to widzicie, kurde, no duży, naprawdę duże straty będę miał. No ale trudno, nic na to nie poradzę, nic nie jedzie, nic. Jedziemy po Maseja Fergusona. Masej Ferguson stoi pod blokowiskiem, bo koleżka tam, no to zaraz obok tego, co ja tam woziłem, nie? Stoi pod blokiem, bo on go przy garażu robił. Tam on ma garaż, ma części, więc on nam go robił. I słuchajcie, odbierzemy go. Będzie pierwsze wrażenie na odcinku, bo jest ręką na sercu. No, jeszcze go, kurczę, nie widziałem. No dobra, bez ręki na sercu. Widziałem go, ale powiedzmy, że go nie widziałem. Więc pierwsze wrażenie będzie. Tak naprawdę drugie, bo już go widziałem. Ale pierwsze wrażenie dla was. No ale
O, dobra, sorry, kurde, bym mu wyjechał, to była. Nie no, widziałem go już, ale na zdjęciach, także zobaczymy go teraz w realu, jak on się prezentuje. Nie no, widziałem go też w realu, dobra, co wam bez reklamu. Widziałem, ale jeszcze raz go zobaczyłem, bo go dobrze nie obejrzałem. Teraz to szczerze, dobrze go nie oglądałem, tak troszkę go bardziej. O, już go widać! Już go widać z Kubańca, zobaczcie! Zobaczcie, i mamy naszego... A, se zaparek. A, dobra, podjadę tam dalej. Stoi, kurde. Powiem wam, jakie zmiany nastąpiły. Ale fajny, ja pierdzielę, Massey Ferguson. Mój kochany Massey Ferguson. To jest coś pięknego. Zobaczcie, mamy Masseya. Massey 255. Mój kochany, mój, chodź. Chodź, dawno się nie widzieliśmy. Kurde. No coś pięknego, słuchajcie. Massey Ferguson towarzyszy nam od pierwszego odcinka serii MPG. Ten Massey Ferguson. Od pierwszego odcinka serii MPG. I nie mogę go zabraknąć. Troszkę ubrudzony, gdzieś nim jeździł Rysiek, ale no wygląda fenomenalnie. Co i ze zmian, co było? O kurde. O skurwesyn, miały być obciążniki naprzód i nie ma obciążników. Może nie założył. Ale to nic, co się zmieniło ze zmian? Ten tłumik się zmienił. No bo był srebrny, teraz jest czarny. Co tu się jeszcze zmieniło? Kabina delikatnie się zmieniła, znaczy delikatnie, tam to było trzeba wyrzucić, bo ona się nie nadawała. Znaczy wyrzucić, sprzedałem ją. Ktoś tam sobie ją jeszcze ogarnął. Zmieniliśmy kabinę na nową, troszkę inna, tamta była taka bardziej kwadratowa, ta jest inna, nie pamiętam, jak ona się profesjonalnie nazywała. Tu raczej felgi, opony, to wszystko zostało, bo tu się nic nie zrobiło. Tu przód, wiadomo, był wszystko robione, tak samo grill. No bo to było walnięte, wiecie, po wypadku, on wtedy stał i nic żadnego pożytku z niego nie było. Ale jest wszystko, jak widzicie, naprawione. Filtry wszystko pozmieniane, żeby działało, chodzi. No Rysiek mi mówił, że chodzi. Naprawdę, perełeczka, nie? Z tyłu tutaj co? A, i jeszcze został odmalowany, zobaczcie. Odmalowany zetorowską chyba farbą? Chyba zetorowską farbą, żeśmy... Bo nie mogłem dostać oryginalnej od Masseya, nie wiem, w tym sklepie nie było. I dlatego zetorowską. Nie wiem, czy u góry nie jest normalną farbą. Zobaczcie, lekko się różni, nie? Jest chyba u góry tą normalną Masseya. Bo to kabina była kupowana, także tak. A tu, no jak widzicie, jest zetorowską. Ale to mi to nie przeszkadza, może być. Kiedyś może odmalujemy na oryginał Masseya, ale... Na mi to tam pasuje i ta zetorowska. Ale słuchajcie, no prezentuję... Odpalmy! Kurde, zobaczcie, jak ta BMW, ona ma taki kolor, taki trochę wyblakły. Trzeba ją pomalować kiedy na inną. Maskę tak planowałem, żeby na czarno walnąć. Mi się tak podoba. Dobra, cyk. O, dźwięk ten sam, słuchajcie. Dźwięk ten sam. Piękny dźwięk. Jak za dawnych lat, pomówmy. A zobaczcie, jaki ja ubrany w kolor Masseya. Nawet bluzę Masseya kupiłem. No chodzi, no to co? Poczekajcie, BMK. Niech on chwilkę pochodzi. BMK jedziemy pod garaż odstawić do koleżki i jedziemy nim na gospodarstwo Massejem. Nic nie jedzie? O, pociąg będzie jechał. O skurw! O! I co zrobiłeś? No! Ale jaja! Ja pierdzielek się zląkłem. Co zrobiłeś? Wysiadaj. Wysiadaj tu. Nie żartuję, widzowie. Nie szerzymy tutaj agresji. To tylko żarty. To tylko żarty, widzowie. To tylko żarty. Dobrze. Nic się nie stało. To ja mu wyjechałem. Także nic się nie stało. A pojechał dalej, to mu to nie przeszkodziło. Dobra. W takim razie tutaj zaparkujemy sobie. O, tu jest jego garaż. On i tak fury nie ma, także pod jego garażem parkuje. Fury nie ma, garaż ma. Idziemy, słuchajcie, do Masseya. Mam nadzieję, że nikt nie zabrał. Dobra, lecimy. Gdzie są pasy? Tu są pasy. Na pasach przyjdziemy, bo tu podobno policja chodzi. Nawet na pieszo chodzą, słuchajcie. Dziwne, taka malutka wioska, można powiedzieć, ale zobaczcie, nawet bloki są, nie? Ej, panienko! Nie, żartuję. Bo dziewczyny, słuchajcie, bardzo lubią, moi drodzy widzowie, dziewczyny bardzo lubią, na przykład się zagwizda na dziewczyny albo zatrąbi na pasach, dziewczyny to lubią, słuchajcie, dziewczyna, prawda, wtedy jest twoja dziewczyna, jak tak zrobisz. A oczywiście żartuję, jak tak zrobicie, to jesteście idioci, naprawdę. Nie róbcie tak nigdy, widzowie, nie gwizdajcie albo nie trąbcie na dziewczyny, bo to jest takie wieśniackie, takie zachowanie, naprawdę. No chamskie, nie? Tak się nie robi. Ja myślałem, że tylko tak w filmach robią, tak dla beki, ale wiecie, że naprawdę w realu niektórzy tak robią? No to są jaja, jak ktoś tak robi, to zastanówcie się nad swoim życiem. Ale dobra, lecimy na gospodarstwo już moim nowym Masseyem. Znaczy nowym, zremontowanym. Może nowym nie, ale zremontowanym. Ale dla mnie on jest nowy, ja go tyle czasu nie widziałem.
No kiedy ten odcinek był, że my go oddawaliśmy? No naprawdę tyle czasu temu, że... Nie wiem, MF255 Megacolis. Zaraz sprawdzimy, kiedy to było. 23 września, widzowie. 23 września oddaliśmy Maseja. Ponad pół roku. Powiedzmy od października, powiedzmy. Październik, listopad, grudzień. No dobra, styczeń, luty, marzec. No dobra, pół roku, no. Ale tu i tak jest bardzo dużo. Pół roku to jest prawie rok. Znaczy pół, no, czyli pół roku, nie? Znaczy nie pół, że pół, tylko no po prostu pół roku. Jezus, dobra, nieważne. Pół roku, no. To i tak jest dużo. Więc jeszcze dodać pół, to już jest rok. Więc kurde, minęło sporo czasu. Więc no nie dziwcie się, że jestem taki zadowolony, kurde. No bo co tu, kurde, wszystko już powapnowane? Każdy wapnował? Co w tej wsi wapno za darmo rozdają, że tu wapnują? Ja nie wiem, za darmo wapno rozdają, chyba że tu każdy wapnuje. No nie wiem, dziwne to, dziwne, powiem wam, dziwne. Ale jedziemy na gospodarstwo. Obora, no niestety, tak jak wam powiedziałem wcześniej, będzie zburzona. No nie będzie obory, ale chociaż jest masy. Znaczy będzie obora, tylko inna obora. No i stodoła też będzie inna, drewniana niestety. Na pewno nie będzie stodoły razem z oborą. Bo już takich funduszy tutaj nie mam, żeby to zbudować. Ale taka fajna, duża obora była. No ale no, MPG, no niestety, małe polskie gospodarstwo. Trzeba będzie coś mniejszego, no tak to kurczę chyba seria, taki przesąd jest i widzicie, takie sytuacje się dzieją. Dobrze, to i tak mam nadzieję, że kary nie dostanę, chociaż mogę dostać karę. Ale mam nadzieję, że nie dostanę, bo się z nimi tak dogadałem, że ja to zburzę jak najszybciej, żeby nie było żadnych kar. Ojej, zapomniałem, każdemu może się zapomnieć, pozwolę. No ale takich rzeczy to się raczej nie zapomina, nie? Dobra, w prawo. I pierwsza maszyna na gospodarstwie, która jeszcze nie jest gospodarstwem, bo obora będzie zburzona. Dobra, i wjeżdżamy. Masę i przekracza próg gospodarstwa po raz pierwszy. Kurczę. Ale on tu się będzie prezentował. Masę i będziesz się prezentował, będzie luksus. Dobra, postawmy cię chociaż raz do tej stodoły, bo już zaraz jej nie będzie. Raz do stodoły bez dachu. Ale bez dachu kominy są, widzicie? Dobra, wjeżdżamy. Zobaczcie, jakie by było piękne dla niego miejsce tutaj, o. I tu by sobie stał. O, tutaj tak by sobie stał. Światełka. I tu byś sobie masy stał, ale niestety. Obora będzie z... No kurde, no zapomniałem, ale nie ma nawet odwrotu, wam powiem. Każę burzyć i koniec, nie było gadki. Więc będziemy to burzyć wszystko, no ale co? Dom zostanie. Zresztą tam niektórzy też mi napisali, że o, że dom za duży, że... Co to za seria małe polskie gospodarstwo, jak dom taki duży? No już bez przesady nie róbcie, ja już. Już dom to już może zostać, no to kurde, ludzie na gospodarstwach małych mają czasami takie chałupy, że... A to nie jest taka duża chałupa, no pokazać wam jaka to jest chałupa, to się tylko tak wydaje, że to jest duże. Na strychu to nic nie będzie, tylko tu mamy te piętro. Jaka to duża chałupa. Nie salon, zobaczcie, kuchnia. Nawet pokoju nie ma jednego i od razu i kibel tutaj, no i przedsionek, no idzie tu pokój, tylko w salonie będę spał. Nie jest taka duża, no ja wiem, że wam chodzi o gabaryty, że no mogłaby nie być piętrówka, nie? No już wybaczcie mi to, kurczę, no. No już, bo ja zawsze marzyłem o takiej chałupie, nigdy nie miałem takiej dużej, no to teraz tak chciałem, no. O, skurwesyn! Ja mam zwidy? Nie no, wy chyba też to widzieliście, czy to była sarna? Wydawało mi się, że to sarna. To mają mi zabrać, bo to też mi tu przeszkadza. Te kurde materac jakieś osrany, skąd oni to wzięli, ja nie wiem. Jakieś tu graty, jakieś deseczki tu pewnie cieli, kurde, żeby tutaj porobić. A nie, tu wszystko betonowe. No to nie wiem, skąd te deski się wzięły. Może przy kałupiek. Co jeszcze? No to wszystko musi tu. A, jakieś konserwy, no kurde, no to bez przesady. No to takie rzeczy to powinny być posprzątane. Tu ile worków śmieci, no piwsko, pijo. Zobaczcie, piwsko, orężady. I tu po wszystko potegowane, nie? Tak samo tu, cement. I, znaczy worki jakieś, no cementu i pustaki, no to powinno być posprzątane, no ale oni mieli to jeszcze robić, także to mogę wybaczyć. No ale niestety muszę się sprzątać stąd, bo będzie burzenie, sprzątanie gruzu, a później znowu po nich zadzwonię, no będą musieli mi oborę kolejno stawiać. Tylko teraz już troszkę inaczej to zaprogramuję pewnie, no. No bo jak mniejsze obory, to może inaczej to zrobimy. No ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, już kurde, najważniejsze, że masy. Jeszcze raz podejdziemy do tego Masejka. Najważniejsze, że już masy, już jedną maszynę mamy. Teraz co? Drugi ciągniczek jeszcze dokupić? Może Masejek? Może byśmy kupili, zobaczcie, jakiegoś może 60, co? Tylko z turem jakoś. Dałby radę 60? Jakoś 60 z turem byśmy kupili. O! Mam dla was propozycję. Napiszcie mi w komentarzu,
waszą propozycję. O, propozycję mam taką dla was, żebyście mi powiedzieli swoją propozycję. Jaki drugi ciągnik, znaczy czwarty powiedziałem, drugi ciągnik na gospodarstwie byście chcieli zobaczyć? Czy to ma być Ursus C360, czy może jakiś Zetor, czy MTZ? Tylko MTZ to taki za duży, myślę. Na początek. MTZ to kupimy sobie później kiedyś, ale... bo tak ja lubię MTZ-y, ale... Czy 60 to ma być, czy może... No nie wiem, jakiś... No, czy Zetor może, no właśnie. Dajcie znać w komentarzu. Mi się tutaj marzy 60, ale zobaczymy, co wy napiszecie. Jeżeli chodzi o kombajn, no to też pojeździmy, na pewno poszukamy jakiegoś kombajnu. No i też nam troszeczkę... Planowałem kupić, słuchajcie, jakiegoś takiego bizona większego, jakiegoś giganta może nawet planowałem, nie? Albo rekorda. Dupa Jasiu, pierdzi Stasiu. Tyle nam obora wyszła, teraz wszystko pójdzie z gruzem. I będzie trzeba skończyć na jakimś pewnie sampo. Zobaczymy, dobrze jakby nawet na sampo nam starczyło. Albo coś tam, jakiś klas może stary. Zobaczymy, no będziemy jeździć, szukać. No ale to już wszystko w kolejnych odcinkach. Także zachęcam was do subskrybowania, widzowie, i lajkowania, żeby was nie ominęły kolejne odcinki. Bo tu się różne rzeczy dzieją, tu naprawdę. Mam nadzieję, że nic nas tu chociaż nie będzie straszyć. Nie, ale raczej nie. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I wpadnijcie do mnie na Instagrama i mnie zafollowujcie. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, ho.